Szczęść Boże, Maria Kaliściak, czas na informacje dnia. Zapraszam. Ustawa ratyfikacyjna dotycząca Funduszu Odbudowy trafiła na biurko prezydenta. Być może jeszcze w maju uda się zakończyć proces ratyfikacyjny na szczeblu unijnym, poinformował dziś w Polskim Radiu prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Wczoraj Senat bez poprawek przyjął ustawę ratyfikacyjną dotyczącą wdrożenia Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Senatorowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej zakładającą wprowadzenie do ustawy specjalnej preambuły. Przyczyną stała się pomyłka jednego z senatorów opozycji. Podejmowaliśmy decyzję dotyczącą tego, czy na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Europy będziemy mówić na temat porwania samolotu Ryanair i tego wszystkiego, co później wydarzyło się z panem Romanem Pratasiewiczem na Białorusi. Równoległe głosowania, jak się okazuje, nie zawsze da się pogodzić. Pomyliłem się, za co bardzo wszystkich przepraszam. Do sytuacji z głosowania odniósł się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Polityk podkreślił, że taka wpadka nie powinna mieć miejsca i zapowiedział konsekwencje. Gdyby nie owa pomyłka, senatorowie przyjęliby wprowadzenie do dokumentu preambuły, która mogłaby utrudnić uruchomienie Funduszu Odbudowy na arenie unijnej. Senat w coraz mniejszym stopniu staje się izbą refleksji, w coraz większym stopniu takiego ślepego oporu, który potem okazuje się jeszcze na dodatek właśnie nieskuteczny. Teraz losy ustawy są w rękach prezydenta. Pan prezydent jest gotowy do ratyfikacji tego porozumienia bez zbędnej zwłoki. Pamiętajmy, że tutaj potrzebne są dwa podpisy prezydenta. Po pierwsze pod samą ustawą ratyfikacyjną. Po podpisaniu ustawa musi wejść w życie. Następnie dokument zostanie ratyfikowany w samej Unii Europejskiej przy udziale wszystkich państw członkowskich. Oprócz Polski wszystkie kraje ratyfikowały już decyzję Rady Unii Europejskiej o zasobach własnych. Z unijnego Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Polski Ład w obszarze wsparcia firm to podatkowe fair play, mówił podczas wizyty w firmie Nowopak premier Mateusz Morawiecki. Po pandemii, kiedy wszystkie firmy chcą wrócić do normalnego trybu funkcjonowania, rozglądają się wokół i widzą, że sytuacja się zmieniła. W tym wszystkim staramy się dopomóc polskim przedsiębiorcom. Najpierw przechowanie, zachowanie, utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie rynków zbytu. To była nasza filozofia przez te 12-14 miesięcy pandemii, która naruszyła podstawy finansowe i podstawy funkcjonowania bardzo wielu polskich firm. I w ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód przechowania tej największej wartości, jaką są polscy pracownicy. To nowe wyjście po pandemii, po COVID-19 wymaga planu. I my ten plan mamy. Ten plan to jest Polski Ład. W obszarze wsparcia firm to jest podatkowe fair play. Wszyscy zgadzamy się z tym, że podatki muszą być niskie i one w Polsce są i będą jedne z najniższych w Europie, w Unii Europejskiej, ale wiemy też, że muszą być sprawiedliwe. Koalicja Obywatelska w najbliższych dniach przedstawi nowy gabinet ekspercki. To konkretna wizja przyszłości naszego kraju, zapewniał poseł Marcin Kierwiński. Dwa tygodnie temu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiadał nowe pomysły na przyszłość. Tak powstał gabinet przyszłości. Gabinet przyszłości to jest kwestia kilkunastu najbliższych dni, gdy ten gabinet będzie przedstawiony opinii publicznej. To nowa odsłona gabinetu cieni, ale jego formuła jest dużo szersza, przekonuje wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Gabinet cieni skupiał się bardziej na tym, co działo się w danej chwili w Polsce, na konkretnych projektach ustaw. My chcemy także rozmawiać o całościowej wizji państwa za 10-15 lat. Chcemy, aby Polska była uśmiechnięta, proeuropejska i gospodarczo silna, tłumaczył polityk, odnosząc się do pytania o cele i założenia gabinetu. Dodał, że nie będzie to gabinet tylko Platformy Obywatelskiej. Ale będzie to gabinet całej Koalicji Obywatelskiej, więc będą to i aktywni politycy, i posłowie, i senatorowie, choć pewnie będą także w samym gabinecie zasiadać będą pewnie
także eksperci. Gabinet przyszłości ma być odpowiedzią opozycji na problemy, z jakimi zdaniem Koalicji Obywatelskiej boryka się Polska. To przede wszystkim pomoc służbie zdrowia i uregulowanie podatków, wskazywał poseł PO. Od dzisiaj kolejne obostrzenia zostają zniesione. Lokale gastronomiczne mogą być w pełni otwarte. Polacy mogą korzystać też z basenów, siłowni, klubów fitness czy solariów. Wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Polacy czekali na to od wielu tygodni. Dzisiaj branża gastronomiczna zostaje otwarta. Restauracje, także te w hotelach oraz lokale gastronomiczne mogą przyjmować klientów już nie tylko w ogródkach. Jest jeden warunek. Musi zostać zachowany ścisły reżim sanitarny, a to oznacza maksymalnie 50% obłożenia lokalu oraz dystans między stolikami co najmniej 1,5 metra. Zajęty może być co drugi stolik. Przy wejściu do lokalu klient musi mieć zakryte usta i nos. Maseczkę można zdjąć dopiero przy stoliku. W lokalach można organizować już imprezy okolicznościowe, takie jak wesela czy komunie, z udziałem maksymalnie 50 osób. Do tego limitu nie będą wliczać się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Od dzisiaj działalność z 50% limitem wznawiają także baseny. Z kolei siłownie, kluby fitness i kasyna mogą funkcjonować z limitem 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Obecna forma obostrzeń będzie obowiązywać do 5 czerwca. Sąd rejonowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o areszt tymczasowy dla kontrolera, który 10 kwietnia 2010 roku pełnił służbę na lotnisku w Smoleńsku. Prokuratura zapowiedziała, że zaskarży decyzję sądu. Do tej pory trudności w skutecznym ściganiu kontrolerów wynikały wyłącznie z postawy strony rosyjskiej, zauważa prokurator Łukasz Łapczyński. To właśnie postawa Federacji Rosyjskiej uniemożliwiła ogłoszenie zarzutów wobec kontrolerów ze Smoleńska. Odmówiono pomocy ze względu na rzekome zagrożenie interesu Rosji, wskazuje rzecznik prokuratury. W tej sytuacji zespół śledczy numer 1 podjął decyzję o wystąpieniu do polskiego sądu o wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie podejrzanych, co jest warunkiem koniecznym do wystawienia międzynarodowego listu gończego. Taki wniosek trafił do sądu we wrześniu ubiegłego roku. Chodzi o pułkownika Pawła P., majora Wiktora R. oraz podpułkownika Mikołaja K. Prokuratura zarzuca im umyślne spowodowanie katastrofy lotniczej skutkującej śmiercią wielu osób. Wczoraj decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotów Paweł P. nie trafił do aresztu, gdzie miał spędzić 30 dni. Zdaniem warszawskiego sądu materiał dowodowy nie był wystarczający, by uprawdopodobnić popełnienie zarzucanego czynu. Decyzja sądu zostanie zaskarżona przez zespół śledczy do spraw katastrofy smoleńskiej działający przy prokuraturze krajowej do sądu wyższej instancji. Decyzję sądu prokuratura ocenia jako błędną wobec stojącego przed organami ścigania zadania wyjaśnienia od strony karnej wszystkich okoliczności najbardziej dramatycznej katastrofy w historii wolnej Polski. Tymczasem posiedzenia aresztowe w sprawie Mikołaja K. oraz Wiktora R. zostały wczoraj odroczone bezterminowo. Taką decyzję sąd uzasadnił niewykonaniem przez stronę rosyjską wniosków o pomoc prawną dotyczących podejrzanych. Z kolei prokuratura ocenia działanie sądu jako nieznajdujące podstawy w przepisach kodeksu postępowania karnego. Górnicze związki zawodowe i przedstawiciele rządu w Katowicach podpiszą dziś parafowaną miesiąc temu umowę społeczną. Określa ona szczegóły zaplanowanego na najbliższe 3 dekady procesu wygaszania polskich kopalń węglowych. Umowa społeczna z górnikami m.in. ma ustawowo zagwarantować zatrudnionym obecnie górnikom pracę do emerytury lub tzw. osłony socjalne, czyli urlopy przedemerytalne. Mają być one płatne w wysokości 80% wynagrodzenia. Do tego wypłacone mają zostać odprawy pieniężne w wysokości 120 tysięcy złotych. Warunkiem wejścia umowy w życie będzie zgoda Komisji Europejskiej na zaproponowane w porozumieniu rozwiązania dotyczące pomocy publicznej dla kopalń. Do Komisji trafił już opracowany przez Resort Aktywów Państwowych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek prenotyfikacyjny. Otworzyło to etap nieformalnych konsultacji w tej sprawie. Mają one pomóc w sporządzeniu właściwego wniosku o unijną notyfikację programu dla górnictwa. Następnym krokiem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy określającej zasady działania i subsydiowania sektora węglowego aż do jego wygaszenia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób podejrzanych o wystawianie fikcyjnych faktur VAT na ponad 4 miliony złotych. To polscy i ukraińscy przedsiębiorcy z Janowa Lubelskiego, Warszawy i okolic.
To kolejne zatrzymania w śledztwie CBA dotyczącym wystawiania i rozprowadzania fikcyjnych faktur VAT pozwalających uszczuplać należności skarbowe. Tym razem w ręce funkcjonariuszy warszawskiej delegatury CBA wpadło 7 osób zamieszanych w wystawianie 154 fikcyjnych faktur VAT na ponad 4 miliony złotych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła im już zarzuty. 4 osoby decyzją sądu są w areszcie. Wobec 3 zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, o co wnosił prokurator. W tym śledztwie tylko od początku roku CBA zatrzymało 17 osób. Łącznie ponad 20 jest podejrzanych o wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę ponad 52 milionów złotych. Od 13 czerwca będzie obowiązywał nowy wakacyjny rozkład PKP Intercity. Wzrośnie liczba uruchamianych przez przewoźnika pociągów oraz przystanków, na których się one zatrzymają. PKP Intercity jako narodowy przewoźnik dalekobieżny bardzo mocno angażuje się w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, mówi członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz. W rozkładzie jazdy 2015-2016 PKP Intercity zatrzymywało się w około 330 miejscowościach. W rozkładzie jazdy obecnie obowiązującym na rok 2020-2021 tych miejscowości jest ponad 420. Już teraz przewoźnik przygotowuje się do wakacji. W 2019 roku w sezonie letnim uruchomionych było 425 połączeń. W obecne wakacje planujemy o jedno połączenie więcej. Rok temu było 410. W ofercie pojawią się m.in. 2 połączenia TLK Żubr i TLK Biebrza łączące Warszawę z południowym Podlasiem. TLK Żubr to jest pociąg na relacji Warszawa-Białystok przez Hajnówkę. A TLK Biebrza będzie aż z Warszawy do Gdyni przez Olsztyn. Jak podkreślił Tomasz Gontarz, do Hajnówki pociągi PKP Intercity powracają po 17 latach przerwy. Zakładamy, że ta podróż między Hajnówką a Warszawą będzie trwała około 3 godzin. W krótszym czasie przejedziemy m.in. z Wrocławia do Poznania, z Warszawy do Lublina czy z Krakowa do Katowic. Jak zaznaczył prezes zarządu PKP Marek Chraniuk, nie zabraknie także wakacyjnych połączeń północ-południe, które dowiozą urlopowiczów zarówno do kurortów górskich, jak i nadmorskich. Dla naszych pasażerów to będzie dogodne, będą dogodne połączenia do Zakopanego bezpośrednio z Warszawy, z Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy i z Kielc. W siatce połączeń PKP Intercity pojawi się 10 nowych miejscowości i stacji. To m.in. Łódź Retkinia, Czerniewice oraz Siemiatycza. Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał od 13 czerwca. Dziś przypada 40. rocznica śmierci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godzinie 19 w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego zostanie odprawiona msza święta o owoce beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Wybitny przywódca duchowy, mąż stanu, autorytet moralny, taki był ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. To m.in. dzięki niemu nastąpiły przemiany społeczne, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Przeszedł do historii jako ojciec narodu, prymas zawierzenia. Za swoją otwartą walkę o Boga i Polskę był wielokrotnie represjonowany przez władze PRL. Wiele zawdzięczał mu papież Polak, wiele zawdzięcza mu ojczyzna. Zmarł na nowotwór 28 maja 1981 roku. Jego pogrzeb stał się ogólnonarodową manifestacją. Pochowany został w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Dziś przypada dokładnie 40 lat od jego śmierci. Prymas Wyszyński pozostawił po sobie wielkie dziedzictwo, dziedzictwo pełne wiary i patriotyzmu. W 2020 roku miała mieć miejsce jego beatyfikacja. Pandemia te plany pokrzyżowała. W kwietniu ojciec święty Franciszek zadecydował, że uroczystość ta odbędzie się 12 września tego roku w Warszawie. Razem z prymasem tysiąclecia na ołtarze wyniesiona zostanie także siostra Róża Maria Czacka. Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe ojca Mariana Sojki, redemptorysty, który od lat posługiwał w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 61 lat.
Ojciec Marian Sojka do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wstąpił w 1978 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1985 roku. W latach 1986-1989 studiował historię Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W Krakowie na Uniwersytecie Papieskim obronił doktorat. Od lat posługiwał w Radiu Maryja, komentował i relacjonował najważniejsze wydarzenia z udziałem Ojca Świętego, między innymi papieskie pielgrzymki, środowe audiencje generalne oraz cotygodniowe spotkania papieża z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Opiekował się biurami i kołami Radia Maryja. W ostatnim czasie ojciec Marian Sojka pełnił obowiązki dyrektora powstającego w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Był także dyrektorem biblioteki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Przez ostatnie lata ciężko chorował. Wielokrotnie przebywał w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Leżał tam, był w tym szpitalu wiele razy, powracał do niego. To była poważna choroba nowotworowa później, tak. I właściwie to mu odebrało życie. Pogrzeb ojca Mariana Sojki odbędzie się dziś o godzinie 15 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Toruniu. Uroczystości transmitować będą Radio Maryja i Telewizja Trwam. I w tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.